Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na naszym spotkaniu live, na naszym wyzwaniowym live'ie. Za każdym razem, kiedy piszę tytuł i kiedy zaznaczam kolejną i zmieniam kolejną cyferkę w ilości odbytych live'ów, myślę sobie, wow, jaką drogę przebyłam i ileż to dni mam za sobą tego wyzwania. Nie ukrywam, że są takie momenty, kiedy jest naprawdę trudno. Naprawdę trudno i zaczynam rozumieć, czym to wyzwanie jest. I są momenty, kiedy zwyczajnie chcę powiedzieć, rezygnuję. Nie mam już siły. I znajdę na to ogrom wytłumaczeń i ogrom wyjaśnień, dlaczego rezygnuję i dlaczego nie mam siły. I zapewne każde z tych wyjaśnień, każde z tych wytłumaczeń będzie dla Was akceptowalne, zrozumiałe. Prawdopodobnie ilość live'ów, które już odbyłam, i tak jest duża i mogłabym zwyczajnie się poddać. Ale to wyzwanie. Więc nie poddam się. I robię to nie dlatego, że muszę, ale robię to dlatego, że chcę. Dlatego, że to jest ważne. A więc zanim przejdziemy. Zanim przejdziemy do tego, co dla Was przygotowałam dzisiaj, to zerkam sobie tylko, czy jestem we właściwym miejscu, bo czasem zdarza się tak, że gdzieś mi to umyka. Nie, okej. Jestem. A więc, lustrzane neurony. To taka może trochę naukowa nazwa. A pamiętam moment, w którym pierwszy raz o nich usłyszałam, o nich przeczytałam i zafascynowało mnie to niesamowicie. To pojęcie po prostu magnetycznie przyciągnęło mnie do siebie. Zaczęłam szukać jakichś treści naukowych, opracowań, żeby dowiedzieć się więcej i więcej i więcej. O dziwo, te kilka lat temu, kiedy pierwszy raz usłyszałam o lustrzanych neuronach, nie było zbyt wiele takich opracowań. To mnie bardzo zdziwiło, bo bardzo chciałam zgłębić ten temat, bardzo chciałam sięgnąć do źródła i poznać całą tak naprawdę strukturę, jak one działają i czym one są, w jaki sposób można odkręcić ich działanie. I nie było zbyt wielu materiałów. To naprawdę mnie bardzo mocno zdziwiło. Natomiast to i tak było wystarczające, żeby mnie zafascynować. Zafascynowało mnie to przede wszystkim, w jaki sposób lustrzane neurony działają, jeżeli chodzi o nas jako ludzi, o okres, kiedy jesteśmy małymi dziećmi. I to było coś absolutnie niesamowitego, ponieważ tak naprawdę lustrzane neurony pozwalają nam bardzo szybko dostosować się i zaadoptować do obecnej społeczności, w której żyjemy. Czyli jako małe dziecko, kiedy się rodzimy, gdybyśmy mieli się wszystkiego nauczyć z poziomu świadomego, z poziomu rzeczywistego nabywania wiedzy, tak jak dziecko idzie do szkoły i uczy się tabliczki mnożenia, tak jak uczymy się rzeczy związanych z historią, z geografią, gdybyśmy w ten sposób mieli nauczyć się życia, to nie starczyłoby nam życia, żeby się nauczyć tego życia. Nie starczyłoby nam życia, żeby nauczyć się wszystkiego. To też matka natura niesamowicie mądra i sprytna obdarzyła nas, matka natura, Bóg, wszechświat, stwórca, źródło, ktokolwiek, kto w Twoim świecie stoi za stworzeniem człowieka i za kreacją człowieka na głębokim poziomie, tak naprawdę obdarzyła nas lustrzanymi neuronami. Cześć, Jolu, witaj kochana. I czym te lustrzane neurony są? One tak naprawdę odpowiadają za to, abyśmy poprzez obserwacje otoczenia tworzyli w sobie matrycę. Tak jakbyśmy byli taką czystą praktycznie kartką, jakby poprzez to, że obserwujemy świat, na tej czystej, płaskiej tablicy zaczynają pojawiać się wrąbki, zaczynają pojawiać się szlaczki, różne rysy. I tak naprawdę każda z tych rys, każdy z tych wrąbków, zagłębień, szlaczków odpowiada za pewne reakcje, działania, zachowania i pozwala
niewyobrażalnie szybko nauczyć się życia. Nauczyć się reagowania, nauczyć się emocji, nauczyć się odzywania, nauczyć się słów, nauczyć się wyrażeń, nauczyć się zachowań. Stajemy się tak naprawdę taką gąbeczką, która wsiąka, w którą wszystko wsiąka. I może zapytasz mnie, co to tak naprawdę, jakie to ma naprawdę znaczenie dla ciebie? Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Bo przecież to było dawno temu, więc o co chodzi? Bo lustrzane neurony tak naprawdę przede wszystkim działają, kiedy jesteśmy malutkimi dziećmi, więc o co tak naprawdę chodzi? O co tak, taki, co taka, fa, co to za fascynacja? Otóż fascynacją jest to, że pomyśl tylko przez chwilę, ile było momentów w Twoim życiu, gdy jako dziecko, tak na chwilę, przenieśmy się w przeszłość, gdy jako dziecko obserwowałeś świat. Obserwowałeś świat, bliskich, uczyłeś się reagować na dane sytuacje i wyobraź sobie i przypomnij sobie, wielu z nas doświadczyło takiej sytuacji, kiedy zdarzały się jakieś konflikty w domu, kiedy na przykład brakowało pieniędzy na coś. I ty jako dziecko stałeś i obserwowałeś, czy stałaś i obserwowałaś to, co się dzieje, bo nie uczestnicząc w tym, będąc biernym obserwatorem, cześć Renata, przyglądając się, jak reaguje mama, jak reaguje tata na daną sytuację, czym dana sytuacja jest, mogłeś mieć 1,5 roku. Mogłeś mieć 8 miesięcy, wtedy nawet jeszcze nie stałeś, tylko leżałeś gdzieś w łóżeczku. Mogłeś mieć 2-3 lata, nawet nie wiedziałeś, o co chodzi. Nie miałeś świadomości, co to znaczy, że nie ma pieniędzy. Jakie są tego konsekwencje? Ale widziałeś, co się dzieje z ludźmi, kiedy padają słowa konkretne. Brakuje pieniędzy, nie mamy z czego zapłacić za rachunek, wyłączą nam prąd. Dlaczego nie ma tych pieniędzy, dlaczego ich nie przyniosłeś do domu, znowu je wydałeś, znowu je przelatałeś, znowu je przechlałeś. Różne tego typu słowa i obserwujesz, jak mama i tata krzyczą na siebie, wyzywają, padają słowa dotyczące pieniędzy, braku pieniędzy, nie będziemy mieć na chleb, za co teraz kupimy jedzenie, za co ja ubiorę dzieci, za co przetrwamy, skąd my weźmiemy. Panika, lęk i wiele, wiele dodatkowych emocji, które się pojawiają przy tej sytuacji. I ty, który stoisz i obserwujesz to. I mogłabym powiedzieć, że to wygląda mniej więcej tak, że stoisz i przejmujesz oczywiście te emocje, z otwartymi ustami chłoniesz to wszystko, co się dzieje. I jednocześnie w twojej tej czystej takiej karcie zaczyna się zapis, kod. Jak reagować, kiedy zabraknie pieniędzy? Ponieważ jako dziecko, kiedy się rodzisz, gdybyś nigdy w życiu nie zetknął się z taką sytuacją, nigdy, nigdy w życiu nie miał do czynienia z taką sytuacją i kiedyś by ona się wydarzyła, to twoja reakcja mogłaby być diametralnie inna niż ta, o której ja opowiadam. Ta reakcja mogłaby polegać na tym, że zwyczajnie, kiedy brakuje pieniędzy, siadasz i zastanawiasz się, w jaki sposób możesz rozwiązać ten temat, tą sytuację, ze spokojem. Natomiast jeżeli w Twoim domu się tak nie zadziało, jeżeli w Twoim domu były sytuacje właśnie takie, o których opowiadam, i było ich więcej, to wszystko to, co przesączone emocjami, wszystko to zostało w tobie osadzone i ty przyglądasz się. Przyglądając się tym, potem odbijasz to w swoim życiu. I kiedy brakuje w twoim życiu pieniędzy, przypomnij sobie, które z tych reakcji, kiedy brakowało w twoim życiu, które z tych reakcji przeniosłeś, czy przeniosłeś do swojej codzienności? Które z tych zachowań, które z tych emocji, jak wiele jest podobieństwa w tym. Czasem zdarza się, że jak prowadzę innych na sesjach, bardzo często tak naprawdę zdarza się to, kiedy
pada słowo, po iluś sesjach odbytych, padają słowa, całe życie starałem się, żeby nie być jak ojciec, albo całe życie starałam się, żeby być inna niż mama. A okazuje się, że jestem taka sama. Nawet słowa używam te same. Nawet te same wyrażenia. Nawet tak samo reaguję jak on, ona. Dlaczego? I wyjaśnień jest na to wiele, ale jednym z nich właśnie jest to, czym są lustrzane neurony, w jaki sposób my się odbijamy, w jaki sposób my to kodujemy w sobie. Gdzie drugi człowiek jest lustrem, w którym my się przeglądamy. I my tylko stamtąd czerpiemy nie tylko reakcje, czyli kopiujemy nie tylko reakcje danej osoby, nie tylko emocje, nie tylko zachowania. My od tej osoby również w tej osobie się przeglądamy. Czyli patrzymy sobie na nią jak na lusterko. Patrzymy sobie na nią i patrzymy na jej reakcje względem też siebie. Na to, w jaki sposób uśmiecha się albo się nie uśmiecha, kiedy coś zrobimy. Odbijamy się od tego wizerunku, dzięki temu tworzymy swoje poczucie wartości i tego, kim, i to, kim jesteśmy. To, że dzisiaj jesteś tym, kim jesteś, to nie jest prawdą, że taki się urodziłeś i że taka się urodziłaś. To, jaki dziś jesteś, zostało wykształtowane, zostałeś wymodelowany i wymodelowana przez środowisko, w którym przyszło ci dorastać i żyć. To środowisko, to otoczenie wpłynęło na ciebie tak bardzo, że kiedy będziesz wracać do siebie, być może już nawet to się dzieje, to jesteś bardzo zdziwiony i zaskoczona, jak wiele masek i warstw opada z ciebie, i im dalej, im głębiej ze sobą pracujesz, tym bardziej jesteś zaskoczony i zaskoczona tym, co odkrywasz, bo docierasz do prawdziwego siebie, do prawdziwej siebie. I drugą sytuacją, którą chcę ci pokazać, a która też była czymś bardzo częstym, to chociażby wyjście niedzielne do kościoła. Niedziela, pora zbierania się do kościoła, ty jako dziecko, może z bratem, siostrą albo większą ilością rodzeństwa, marudzicie, nie chcecie wyjść, nie chcecie się ubierać. Wolicie oglądać teleranek albo 5, 10, 15, czy cokolwiek innego, czy w ogóle zająć się zabawą, a nie iść do kościoła. Nie chcesz zakładać ubrań, które są przygotowane przez mamę. Marudzisz, jęczysz, narzekasz i mama krzyczy na ciebie i wrzeszczy. Zbieraj się natychmiast. Przez ciebie się spóźnimy. Jak zawsze ty jesteś na samym końcu. I krzyczy, i wrzeszczy, i pogania. Musisz to ubrać. Nie możesz iść w byle czym. Pomyśl, co inni powiedzą. Zobacz, jak ty wyglądasz. Co ludzie powiedzą, jak będziesz się tak ubierać. I tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie dorastasz. Siedzisz tutaj, oglądasz ten live. I przypomnij sobie, jak wiele razy w życiu, w swojej codzienności miałeś myśl, co inni powiedzą. Nie wypada. Powinienem, muszę, nie chcę, ale muszę. Nie mam ochoty, ale powinienem. Bo co inni powiedzą? Ile razy, kiedy twoje dziecko się guzdrało, kiedy twoje dziecko się ślamazarzyło, ty krzyczałeś i wrzeszczałeś. Ruszaj się, przez ciebie znowu się spóźnimy, przez ciebie spóźnię się do pracy, ślamazara z ciebie, ile można się zbierać, ile można zakładać te buty, za każdym razem się spóźniasz i tak dalej, i tak dalej. Dopóki nie jesteśmy uważni, dopóki na chwilę się nie zatrzymamy, najczęściej nie jesteśmy świadomi nawet tego, jak wiele przenieśliśmy w odbiciu lustrzanym do naszego życia, wręcz skopiowaliśmy. Jedno, jeden do jeden. I dzisiaj mamy rozwój osobisty, dzisiaj mamy niesamowitą możliwość podróżowania do swojego wnętrza, uzdrawiania i zmieniania. A mimo to wciąż w tak wielu zachowaniach robimy dokładnie to samo, czego tak naprawdę nie chcieliśmy nigdy robić. I zawsze mówiliśmy, że będziemy inni niż mama, inni niż tata. I wciąż w wielu przypadkach jesteśmy tacy sami. I od czego możemy zacząć?
Ja za każdym razem mówię, że dla mnie najważniejszą rzeczą była uważność, bo uważność pozwala się zatrzymać, uważność pozwala zadać pytania, uważność pozwala rozejrzeć się, co się tutaj dzieje wokół mnie, jak ja reaguję w odpowiednim momencie, pozwala zrobić stop i zmienić kierunek. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to zauważenie tych swoich nawyków. Zauważenie tego, co wciąż jest w Twojej codzienności i te nawyki, żeby je zmienić. Nie zmienimy ich w ciągu jednej sesji, nie zmienimy ich w ciągu jednego dnia czy tygodnia, ponieważ masz za sobą kilkadziesiąt lat i każdy rok 365 dni albo 366 co 4 lata. Te kilkadziesiąt lat pomnożone przez te 360 parę dni. Daje już nie setki, ale dziesiątki tysięcy dni. Przez tyle czasu powtarzałeś, powtarzałaś non-stop w kółko te same zachowania, te same myśli, to samo się kodowało, te same nawyki, te same reakcje. Jakim cudem dziś na pstryknięcie palcem po jednym razie masz z tego wyjść? To jest niemożliwe. Dlatego, kochani, dzisiaj chcę Wam z dumą zaprezentować dla tych z Was, którzy naprawdę pragną ogromnej zmiany. Chcę Was zaprosić do nowego wyzwania. Nowe wyzwanie, które rusza 8 marca. Ono tak naprawdę jest bezpłatne, bo ono może być bezpłatne. Jeżeli ktoś z Was chce dołączyć bezpłatnie, voilà, proszę bardzo. Natomiast za tym wezwaniem stoi pewna inicjatywa. Inicjatywa, która tak naprawdę ma wiele wymiarów. Pierwszym z nich jest to, że kiedy przygotowywałam to wezwanie, a ono jest niesamowicie mocne i potężne, chciałam Was zabrać w niezwykłą podróż. Chcę i nadal chcę, i nadal chcę. Tyle, że sytuacja, która dzieje się na świecie, powoduje, że w sercu naszym pojawia się wiele smutku, lęku i paniki. I w dobie tego lęku, tej paniki, kiedy sobie pomyślimy, jak możemy w ogóle robić coś z radością i skakać z radości, i zmieniać siebie, i robić metamorfozę swojego wyglądu, i mieszkania, i domu, że to takie niesprawiedliwe, jeśli tak wiele ludzi cierpi, jeśli tak wiele ludzi nie ma gdzie funkcjonować, jeśli matki z dziećmi śpią na parkingach pod Tesco, jeśli bombardowane są domy tuż za naszą granicą, to jak możemy się cieszyć? I to był taki moment, który mnie mocno zatrzymał na kilka dni, bo pomyślałam sobie, nawet jeśli to wyzwanie jest darmowe, to jak wielu z nas będzie czuło się winnych, zwyczajnie winnych. I usiadłem sobie do dziennika, chyba w poniedziałek, i zaczęłam to rozpisywać, ponieważ bardzo mocno wierzę w siłę tego wyzwania. To wyzwanie będzie, gdzie będziemy się codziennie widzieć, kochani, absolutnie codziennie. Ci z Was, którzy tak bardzo chcą się nauczyć medytować, pracować z dziennikiem, będziecie się ze mną widzieć codziennie, na chwilę, przynajmniej na chwilę, bo rano będziemy się widzieć na bardzo krótkiej medytacji, która otwiera dzień, i wieczorem będziemy się widzieć na króciutkim spotkaniu, które zamyka dzień. To będą spotkania dosłownie kilkuminutowe, po to, żebyście mogli wejść w tą przestrzeń, żebyście mogli zmienić swoją energię, żebyście. Ach! Aż się wystraszyłam. Myślałam, że ktoś wszedł do domu, a to mój pies. Żebyście mogli zmienić swoją energię, żebyście mogli podnieść swoje wibracje. I będziemy robić niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy, o których szczegóły tego wyzwania znajdziecie na mojej stronie internetowej. Ale to, co jest najważniejsze, absolutnie najważniejsze, tak jak powiedziałam, to wyzwanie może być darmowe dla ciebie. Jeśli uznasz, że jest to dla ciebie ok i nie chcesz tego, co stoi, co zostało przygotowane za tym wezwaniem, to w porządku. Napisz do mnie i ono będzie dla ciebie darmowe. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ to wezwanie, te 3 tygodnie mojego prowadzenia, zadedykowałam transformacji twojego życia, twojego ciała, twojego wyglądu, twojej przestrzeni. I tu mam na myśli dom, czyli jeżeli masz problem z posprzątaniem starych rzeczy, ze zorganizowaniem się, żeby to wyrzucić,
to w tym wyzwaniu tym też się będziemy zajmować. Jeśli masz problem z tym, żeby się wziąć w garść, wymienić swoją garderobę, zmienić swój styl, tym też się zajmiemy. Jeśli masz problem z tym, żeby usiąść do medytacji i za cholerę nie możesz się zmobilizować ani do medytacji, ani do jogi, ani do ćwiczeń fizycznych, ani do pisania w dzienniku, tym też się zajmiemy. I to wyzwanie zadedykowałam tobie, żeby zmienić twoje życie, żeby transformować twoje życie, żeby nastąpiła ogromna wiosenna metamorfoza w tobie wewnętrznie i zewnętrznie, i w twoim otoczeniu. Ale także zadedykowałam wszystkim ludziom, którzy potrzebują światła, jasnej energii, podniesionej wibracji, ponieważ cały, absolutnie cały dochód z tego wyzwania zostanie przeznaczony na Fundację Pomocy dla Osób z Ukrainy. Całość. Teraz, jak wejdziesz na moją stronę i przeczytasz wyzwanie i szczegóły tego, co będziemy robić, i klikniesz dołącz, to tam zostaniesz przekierowany do strony, na której są trzy opcje. I zostawiam dla Was wybór, dla Was, ponieważ ja lubię mieć wybór i wierzę, że każdy z Was pójdzie w stronę, która jest dla niego okej. Okay. Są tam trzy możliwości płatności, którą możecie wybrać. Pierwsza to jest 5,55, 5 funtów 55 za 3 tygodnie mojego prowadzenia. Druga to jest 55 funtów i trzecia to jest 555 funtów. I chciałabym, to jest moja intencja, chciałabym, by każdy z Was, kto będzie decydował się na wejście w tą przestrzeń, czy zdecydujecie się za darmo, czy zdecydujecie się z inwestycją i z chęcią pomocy innym, to tak naprawdę w momencie, w którym będziecie wybierać tą kwotę, poczujcie, jaka to jest piękna rzecz, jaka to jest niesamowita rzecz, że będziemy mogli wspólnie dołożyć cegiełkę do tej pomocy. Nie każdy z nas może dać tym osobom schronienie pod domem. Nie każdy z nas może aktywnie wspierać te osoby, ale każdy z nas może dzisiaj, tu i teraz zmienić siebie, zmienić swoje podejście, podnieść wyżej swoją wibrację, podnieść wyżej swoją energię, zmienić swoje nawyki, zacząć robić to, na co wcześniej nigdy nie miałeś ochoty ani siły. I każdy z nas może zrobić maleńki przelew, maleńki, by wesprzeć te osoby. Ci ludzie, tam jest dramat. Żeby ten dramat zniknął, potrzeba dużo, dużo miłości, dużo jasności, dużo światła. Żeby on się nigdy więcej nie powtórzył, my potrzebujemy się zmienić. Jestem po to, to jest moja życiowa misja, to jest mój życiowy cel, żeby was w tej zmianie poprowadzić. Po to się urodziłam. Ci z was, którzy trafią pod moją ochronę, pod moją opiekę, doświadczycie niezwykłej zmiany w swoim życiu. Obiecuję wam. A kiedy utrzymacie to, czego się nauczycie przez te 3 tygodnie, dojdziecie do miejsca, o którym nigdy nie śniliście, że jest realne. Do życia pełnego miłości, pełnego radości, pełnego wdzięczności. Do życia, w którym będzie dużo spokoju, dużo wewnętrznego spokoju. A o ten spokój przecież tak naprawdę chodzi. O spokój i pokój na świecie, w sercu, wewnątrz nas. Jak wejdziecie na moją stronę internetową, która wczoraj się narodziła, która wczoraj się narodziła, z której jestem bardzo dumna, jest przepiękna, jest bardzo moja, jest bardzo zgodna ze mną, tam znajdziecie szczegóły tego wyzwania. Zapisujcie się. Przesyłajcie dalej, niech jak najwięcej osób dołączy. I tak jak powiedziałam, jeżeli nie czujesz, że możesz pozwolić sobie na wpłatę, napisz do mnie, dostaniesz wejście bezpłatne. To też jest ok, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zmienić siebie, żeby dotrzeć do tego, kim jesteś naprawdę. Życzę Wam cudownego dnia, kochani. Na koniec jeszcze się przywitam z Martą. Cześć, kochana, bardzo się cieszę, że wskoczyłaś do mnie. Więc na koniec życzę Wam cudownego, pięknego dnia, pięknego czwartku. Widzimy się oczywiście jutro na kolejnym
spotkaniu live. Do zobaczenia.